pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie. Dzisiaj krótka katecheza wprowadzająca w tajemnicę, w enigmę Niedzieli Palmowej. Chciałbym rozpocząć od pewnego fragmentu, który na pozór nie ma nic wspólnego z przekazem biblijnym. Jest pewną aluzją do tego przekazu biblijnego. Otóż francuski pisarz Georges Bernanos w swoim pamiętniku wiejskiego proboszcza prowadzi taki dialog między dwoma kapłanami. Jeden z nich zwraca się do drugiego: zaś jego triumf to jest triumf dla dzieci, nie uważasz? Malowanka z osiołkiem, z zielonymi palmami, z wieściakami klaszczącymi w dłoni. Miła, nieco ironiczna parodia wspaniałości Cezarów. Zbawiciel wygląda tak, jakby się uśmiechał. Zbawiciel uśmiecha się często, mówi nam: nie bierzcie tych rzeczy zbyt na serio. Ale ostatecznie są triumfy słuszne. Nie jest zabronione triumfować. Uświęciłem wasz triumf, jak wino waszych winnic. Tyle Georges Bernanos w pamiętniku wiejskiego proboszcza. Moi drodzy, jestem w jakimś gaju oliwnym. Ten gaj oliwny w starożytności mógł należeć do willi Gajusza Cassiusza Longinusa, jednego z zamachowców na Juliusza Cezara, człowieka, o którym mówiono, że był ostatnim prawdziwym Rzymianinem. On zginął w 42 roku przed naszą erą pod Filippi, pod miasteczkiem, w którym mniej więcej po 100 latach święty Paweł zakładał pierwszą parafię chrześcijańską na kontynencie europejskim, pierwszą wspólnotę chrześcijan na kontynencie europejskim. Być może jest i tak w historii, że ten świat musi odejść, ten świat, który symbolizowany był w postaci republikańskiego męża stanu, Gajusza Cassiusza Longinusa, żeby mógł nadejść nowy świat. Ten świat reprezentowany przez Jezusa Chrystusa, jego uczniów, mam tutaj na myśli Pawła Apostoła czy Piotra, który również jest jakoś związany z Tivoli. A może ta wina należała do Horacego, bo i on tutaj gdzieś w pobliżu, w czasach starożytnych, miał swoje posiadłości, a to dlatego, że w linii prostej stąd jest jakieś 5-7 km do wspaniałej willi cesarza Hadriana. Tivoli w starożytności słynęło właśnie z dobrego klimatu, który do dzisiaj się utrzymuje tutaj, zwłaszcza w tej dzielnicy Villa Braschi, w której się znajduje. Moi drodzy, stoję pod drzewem oliwnym. Niedziela Palmowa jest związana właśnie z gałązkami oliwnymi. Jezus Chrystus wkracza do Jerozolimy. Rozpoczynamy ostatni tydzień Jego życia. Przygotowujemy się do Tridium Paschalnego. Tak sobie myślę, że jeśli jesteśmy w stanie zrekonstruować chronologicznie, w takim rozumieniu współczesnym tego słowa, życie Jezusa Chrystusa, to odnosi się to właśnie do ostatniego tygodnia Jezusa Chrystusa. Oczywiście z tym zaznaczeniem, że istnieje chronologia Janowa i chronologia synoptyków Mateusza, Marka i Mateusza. I jak pisze papież Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu, tych chronologii nie da się pogodzić. Gdzieś musimy dokonać wyboru. Albo przyjmujemy wizję świętego Jana, albo przyjmujemy wizję Marka, Mateusza i Łukasza. Jezus wkracza do Jerozolimy i jest przyjmowany, tak przynajmniej mówimy w naszych kościołach, triumfalnie, jako Mesjasz. Ale jeśli dobrze słuchaliście tego, co pisze Bernanos, który nie był teologiem, był wybitnym pisarzem, ale teologiem pewnie nie był, on mówi o wieśniakach klaszczących w dłoni. Być może Bernanos był w posiadaniu takich informacji, które dzisiaj we współczesnej teologii zyskują bardzo wielki poklask, że ci, którzy witali Jezusa Chrystusa i wznosili te okrzyki Hosanna królowi Dawidowemu, to byli Galilejczycy, którzy razem z Jezusem Chrystusem pielgrzymowali na święto Paschy do Jerozolimy. Natomiast mieszkańcy Jerozolimy, zamknięci w swoich domach, przypatrywali się temu wszystkiemu z niepokojem. Taką również wersję przyjmuje wspomniany już przeze mnie papież Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu. Dlaczego mieszkańcy Jerozolimy byli niechętni wobec Jezusa Chrystusa? Dlatego, że oni byli przygotowani na to święto Paschy w takim rozumieniu bardzo tradycyjnym i, trzeba to powiedzieć, bardzo ekonomicznym. Były już przygotowane baranki, które sprzedawano, kupowano, zatem był jakiś obrót pieniądza. Ci pielgrzymi gdzieś musieli wynająć jakieś miejsca, w których mogli
spać i mogli spożyć tę wieczerzę paschalną, a wieczerzę paschalną można było spożyć tylko w Jerozolimie, bo tylko w Jerozolimie, tylko w świątyni można było zabić baranka paschalnego. Z tym wszystkim były pieniądze. I teraz wchodzi tutaj jakaś grupa pielgrzymów, kilkaset osób, być może kilka tysięcy, którzy wznoszą jakieś okrzyki na cześć proroka z Nazaretu i to się na pewno nie spodoba Rzymianom. Jeśli to się nie spodoba Rzymianom, to my dostaniemy po kieszeni. Tu wydaje się być ta pierwsza taka oś sporu o postać, historię Jezusa Chrystusa. Istotnie również ewangelista Marek, Łukasz i Mateusz w tym swoim opowiadaniu będą wspominać o tym, że Jezus Chrystus oczyścił świątynię, wypędził z tej świątyni kupców. Jan w swojej opowieści umieści ten incydent na samym początku swojej Ewangelii. Ci trzej natomiast będą tutaj widzieć jakby jeden z pretekstów uwięzienia i skazania Jezusa Chrystusa. On narusza po prostu porządek ekonomiczny kultu sanktuarium jerozolimskiego. Pierwszym znakiem tej niedzieli palmowej są właśnie gałązki oliwne, którymi witano Jezusa Chrystusa. One jakby nawiązywały do godności mesjańskiej. Drugim znakiem tej niedzieli palmowej jest baranek, na którym Jezus Chrystus wjeżdżał do Jerozolimy, przekraczał bramy miasta. Opowieści rabinów, którzy komentują Księgę Wyjścia, a ta księga jest jakby osnową celebrowania święta Paschy żydowskiej. Otóż rabini komentujący Księgę Wyjścia powiadają, że kiedy Mojżesz opuszczał krainę Madianitów, aby po powołaniu przez Jahwę udać się na dwór Faraona i żądać wypuszczenia, uwolnienia Izraelitów z niewoli egipskiej, dosiadł osiołka. I był to w tych wierzeniach żydowskich ten sam osiołek, który towarzyszył Abrahamowi i Izaakowi, kiedy ci udawali się na wzgórze Moria i niósł ten osiołek drewno, które miało posłużyć do ofiary całopalnej przy spaleniu Izaaka, przy zamordowaniu Izaaka. Wierzono również, że to będzie ten sam osiołek, na którym Mesjasz wjedzie do Miasta Świętego. W tym osiołku w gruncie rzeczy widzimy jakiś taki motyw jednoczący te postaci, które w pewnym sensie wyrażają cierpienie posłańca Bożego. Wyrażają ból tego, który jest naznaczony misją wyzwolenia, misją uwolnienia ludu z niewoli. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.